Uważajcie, słuchajcie, to jest Turpin Mama. Muszę powiedzieć tutaj. Tutaj Turpin Mama. Tutaj Turpin Mama. Tutaj Turpin Mama. Teraz ja mam szkole. Therapeutic Mama tutaj. O. Teraz Davina jest odpowiedzialna za moje aktorstwo. To co, Mentoli? Okej, no Mentoli. Poczekaj, to się ustaw najpierw. Ja muszę mocno... Dobrze, to ja się ustawiam. ...muchać. I weko jeszcze nikt mi minie. Że Paweł mi ufa, żeby to zrobić. Jak się tylko ustawię, to dmuchamy mentol i zgłaszam gotowość. Nie mam wyjścia. Dmuchamy mentol, proszę. Dobra, dmuchamy. Okej. Czujesz, Paweł, że to jest to? Dobra, mam to. Dzień dobry, kochani. Zapraszam serdecznie do mojego nowego domu na planie. Na plan Żmijowisko. Widzisz, jaki jesteśmy? Hey, my girl. Gramy. Hey. Wow, zobaczcie to. Bogaty jest moja narzeczona. Cześć. O matko. Świetnie sobie poradzisz, ale słyszałam, że on wymoczowano ciebie. Tak, dużo. A później Kaja przyszła do mnie i mówi, gdzie jest twoje niania? Ja tu jest nania. O, pokażę wam, jak deszcz wygląda, jak deszcz nie ma. Tutaj jest taka rura. Tworzą niby deszcz. Ile pracy trzeba dokonać, żeby mieć piękny deszcz. Jaki jest ważny z tekstem? Ty mi powiesz, bo ty lepiej wiesz. Tekst jest, że musi być, musimy go powiedzieć, bardzo potocznie, żeby było złudzenie, żeby ona była klarowna, jasna, najlepiej krótka, komunikatywna, ale potoczna, czyli tak jak ludzie ze sobą rozmawiają, żebyśmy nie czytali książki. Mimo to, że wiem, że to jest polski, znam już 6 lat pogodę tutaj. Przyjechałam na Mazury, mając tylko jedną tej parę butów zamknięte stopami. Reszka mam sandały i jest taka pogoda. Kurde, macie to? Ale to po prostu nie jedziemy, tylko udajemy, że tak. Już zaczyna ulewa. Ja osobiście nie widzę problem z tym, że jest deszcz, ale... Dlatego nie reżyserujesz tego filmu. Dlatego ja nie reżyseruję ten film. Bezpośrednią kontynuację mieliśmy w słońcu. No, wszystko mnie. Dziękujemy. Chłopaki musieli mieć papierosy o 7 rano. Czekam na kogoś, który będzie mówił. A to ty? Paweł domagał. Zobaczymy, czy ktoś będzie. Będziemy grali, będziemy uczyni. Będziemy grać. To jest ulubiona gra, Davina. Jest mistrzynią. Stać ci na to? Co? No pewnie. To dwa. Ada Oma już gotowa. Oczywiście ma cycku na wierzchu, bo tak lubi. Odcinek 5. Spotkajmy się z detektywem dzisiaj i dowiemy się, że jednak rybak jest... I chcieliśmy pokazać, gdzie Otylia Jędrzejczak przygotowywała się. Proszę bardzo, tutaj. Przygotowywała się do olimpiady. Mamy Piotr Nowak, który gra detektywa, już super, ma pomysły, więc będziemy się pobawić dzisiaj. Boże, znowu tyłem, słuchajcie. W tym filmie nic nie robię, tylko jeżdżę tyłem. Brałeś na tych słowach detektywa, że siedział, na pewno miał kontakty z półświadku. A słuchaj jeszcze, czy nie? Nie słyszę. Wiem, to był żart. Bardzo tutaj nas rozbawił, ale spoko, dzięki. No. Nie pytajcie. Naprawdę nie pytajcie, co ja zrobiłam ze sobą. Zobaczymy, jak to wygląda. Cholera, jest puchnięty. O. Uderzyłam się
uderzyłam się na planie, to znaczy na kampie tutaj. Taka biedna. Okej, kochani, taki mamy sytuację z nosem. Po to są nasze kochani makijażyści, żeby mi pomagać z tym. Tak się zdarza, słyszałam. Teraz robimy akcję z zieloną coś. Nic mi nie jest. Ale może to właśnie dobrze, że to będzie taka super różnica. O, wiele lepsze, dzięki kochana. Słuchajcie, robimy bardzo ważną scenę teraz. Mamy wszystkich. Poczekaj, pokażę. Tyle ludzi. I zobacz, który kto będzie na nasze ognisko jako gość specjalnie. Tamtędy do. Tak. Muszę przyjść. Zagadka dla was. Musicie zobaczyć w odcinek, który odcinek on jest i gdzie on jest. Wojtek, nasza autorka, książka. Teraz robią... Gdzie i kto ma stać gdzie, bo to jest dość skomplikowane. Ja mam stać tu. Tak. Bardzo ładnie stoisz. Szaleństwo! Mamy szybki akcję, bo muszę zmienić ubranie, bo reżyser nie zgodził się na moje ubranie. Więc musi być co? Bikini, tak? Bikini i piękny szlafroczek. Super, bo jest 19 stopni. Ja nie mogę! To jest najlepszy plakat widziałam w życiu. Boże, to jest plakat do naszej disco polo. Okej, zobaczycie, kto będzie grał dzisiaj wieczorem. Nie pamiętam, żebyśmy w ogóle... Ja po prostu nie mogę. Ja nie mogę. Czy ja dobrze słyszałam, że będziecie naprawdę grać? Naprawdę nie. W scenie gramy, nie będziemy grać muzyki. Ale wy będziecie tam stać. No najpierw tu na schodkach będziemy pić wódkę. Oh my god, I can't wait to film this. Oh my god, to jest niesamowite. Musicie oglądać mrowisko, kurde. Tak dobre. Oh my god, żebyście widzieli ten moment jest, kiedy nasz reżyser i drugi reżyser siedzą tutaj, na niby piją. Żebyście widzieli, że to jest reżyser. Musicie znaleźć ten moment w filmie, ok? Nasz Łukasz Palkowski jest. Zaraz zaczynamy. Scena gwałtu i mamy dubler. Nasze Paweł. Cześć. Witajcie na kanale Trapery Mama. Za chwilę będzie tutaj scena gwałtowania i bijacyki. I będzie mój dubler. Gdzieś tu jest mój dubler. O, jest. Jest mój dubler. Chodź, zobaczycie. Chodź. Patrzcie, jak dwie krople wody. No pięknie jesteś, chłopaki. O! My potrzebujemy bardzo Paweł. O! To jest bardzo ważne, więc on nie może dostać coś źle i często jak robisz takie rzeczy, to dostaniesz i nagle masz jakieś uderzenie, które jest niesłuszne na następne scena. Dlatego dubler jest bardzo ważny czasami. Musi się ich wspierać. Cisza łączyć. Trudne to było? Nie, trudne. Jestem zmęczony. Ja też. No właśnie. To jest trudne, żeby być pijana, zazdrosna. W tym filmie? Zła. Nie znamy takich uczuć. Zła, pijana, zazdrosna i agresywna. Za każdym razem, jak ja dotykałam twoje włosy i tak delikatnie mi na próbie, a później... Piąty dzień bez fajek, stary. Ujęciu? Teraz Paweł wpadnie do wody. Szykują łopaki. I to będzie... Ciekawe. Mamy jedną szansę. Dwóch aktorów.
dwóch kamerę i musimy to wszystko, całe akcję złapać raz. A weź zamach przed twarzą, to dobrze wygląda. Damy radę? Dobrze, to jest za duże. Dobrze, tak? Dobra. I teraz tak, jak... Odważę to, kurwa! Krystian, nie! Akcja. Policja już jedzie. Chodźcie. Podzielimy się na grupy. Pierwsza grupa pójdzie w stronę jeziora nad Haszcze. Druga na ulicę. Druga na ulicę w stronę miasta. Wy do lasu. Pójdziesz ze mną na drugą stronę jeziora, sprawdzimy tam. Ale jak miałbyś się tam dostać? Nie wiem, może ktoś się porwał, nikt nie słyszał samochodu. Może użyli łódki. Dobra, to ma sens. Z nim jedziesz? Tak, chcę pomóc. Mamo, nigdzie nie ma Damiana, a pamiętasz, że uderzyłem mnie w głowę? Gosia, wracaj do domu! Co się stało? Gosia, wracaj do domu! Piękne! Robimy grupowe zdjęcie z Javi. Okej, jest teraz prawie 8 rano. Ja montuję ten film dla was od 5 rano, bo rozmawiałam też w ogóle, tak oficjalnie ode mnie, a nie Ada Oma z wiele miesięcy temu. Cześć. Obiecałam was, że będę robić making of po każdy odcinek. I poszło kierunek totalny gdzieś indziej. Zaczęliśmy rozmawiać o pierwszy moje, później odlot, czy będę nagrywać. I no, dzieje się. Później było Mr. Supernational, nie wiem, czy oglądaliście to. Okay, this is a question from Indonesia. La cosa del bullying le duele las personas alrededor del mundo. To było hardcore i super doświadczenia. Więc dużo się dzieje teraz. Zaraz będzie 7 odcinek. Niektórzy z was już oglądaliście ten 7 odcinek. Ja mam jeden cały filmik tylko o 7 odcinek. Nie obiecuję. To znaczy już zaczynam to montować. Więc przepraszam, jeżeli ktoś czekało mocno na tej making of. Mój agent dzwoniłam do niej. Ona mówi, gdzie jest twój making of? Obiecałaś, że będziesz to zrobić. Więc proszę, kochana Natalia, masz. Paweł, bardzo dziękuję. Ja byłam bardzo często i bardzo intensywnie z Pawłem i tyle widzieliście, ile my się śmieliśmy. A to brzmi, jakbyś był jakimś gangsterem. To jest. Ziomozio. Terapia mama. Tak śmieszne. Był tak przyjemny z nim grać. Był tak przyjemny grać dla Łukasz Pałkowski. To po prostu było tak, jak widzieliście ten filmik, tak było na planie. Na luzie. Śmieszne. Fajnie, zabawne, aż dziwne teraz jest oglądać ten serial, jak jest straszne i trochę mi takie napięcie cały czas, mówię, co, naprawdę, bo tak nie było na planie. Jak teraz obejrzę to i widzę, że jest tyle przeklinanie, tyle przemoc i emocjonalny szantaż i takie rzeczy, myślę sobie, to jest tak jak w życiu. Życie jest to, co ty tworzysz. I my na planie tworzyliśmy taki fajny atmosfera i to jest moje doświadczenie na ten plan Żmiowisko. Żmiowisko to jest bardzo wysokiej jakości dla was miłość, który kładaliśmy do tego serialu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się tak podobało. Ja jeszcze nie oglądałam ostatni odcinek, bo chcę was dać moje prawdziwe reakcje na niedzielę. Mam nadzieję, że ten film będzie na poniedziałku. Jeszcze tym tygodniu macie film o remontu w pokoju, bo zaraz idę dokończyć remont u dzieci. Mam nadzieję, że to będzie jakoś piątek, ten film. Kocham was bardzo, Terapii mamy tutaj. Dziękuję, że jesteście ze mną cały czas. Na razie nie odchodzę od YouTube. Mam pewne kilka pomysłów, żeby zmienić kierunku i bardzo się cieszę z tym. Ale na razie skończymy Żmiowisko, skończymy ten rok. Zobaczymy, co następny rok nam przyniesie. Coś dobrego. Bądźcie z nami na Instagramie i na Facebooku, bo mamy prezenty świąteczne dla was. Od nas, do was. Coś. Pa. Do zobaczenia.